Imano, jesteśmy tutaj na case dropiku, jak pójdziecie na stronkę Polecam sobie kliknąć tutaj użyj kod promocyjny Jak tutaj klikniecie I wpiszecie tutaj kodzik Krycholewa Klikniecie użyj otrzymacie darmową skrzyneczkę Silver 1 na start No i oczywiście bonus do wpłaty co nie e, Tutaj ja to piszesz pisz kod i skarni dodatkowy procent no to tam wystarczy jak ten Kod weźmiecie otrzymacie tam bonus tutaj macie ile bonusu też waluta iwantowa. Podczas spłaty, jako bonus ją dostajecie. Możecie ją wymienić później na skinki. Tak jak ja teraz to zrobię. Oczywiście, wiele metod płatności mieliście. Mogliście już zauważyć. Ja sobie zmieniam zawsze na kapsułkach. Nie wiem dlaczego, ale tak chyba naj, najkorzystniej mi to wypadło. Te kapsułki. No tutaj akurat fajnie to posypało, co nie. Tak się zobaczymy. Zobaczymy sobie Dobra, meczka to kurna z trzy dychy. Czy ja tą stówę? no, stówy chyba z tego bym nie miał, co nie? Chociaż? Nie, o wątpię. Więc nie wiem, uzbierała się ta stówka chyba skądś. Dobra. Tyk, tyk. Eee, dobra, jak to zrobić? Zobaczcie co najpierw market. Mm. I sobie kurna. Chciałbym sobie wybrać jakiegoś skinka, postawić go jako cel na dzisiejszym odcinku. No i kurna, fajnie było go mieć w ekwipunku na koniec odcinka, tylko taki, na który nie mogę sobie pozwolić, co nie? Eee, taki na którego nie mogę sobie pozwolić, czyli cena od... 1700, no powiedzmy, no to jeszcze mogę sobie te kupić, ale no dobra, 20, o i dalej mogę kupić. Nie, jest błąd. O, czy już takich nie mogę, takich nie mogę ...te kupić. Tylko kurwa, coś tu ładnego by pasowało wybrać. Oj, 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 to już ja sobie wyzwania za bardzo nie dać. O... górne wyzwania. W sumie to będzie to wyzwanie, ale kurna, żeby tu fajny skinek jakiś był. Nie chcę takich. O u góry można ten. Co to jest fajnego? No Huntsman Knife Marble Fate Factory New. O! Coś tego typu myślę, że spoko by było tak, że muszę to zapamiętać. I będziemy dążyli, żeby go sobie zgarnąć. Zacznijmy od księgi przygody. Zobaczymy, czy nam ułatwi, czy utrudni zadanie. No wydaje mi się, że w sumie nic tu nie zmieni. Ale jednak ułatwiło. Ułatwiło zadanie jeszcze. Nie zapominajcie, że ta waluta eventowa jest. Też pamiętajcie, że otwieranie skrzynek wiąże się z ryzykiem i że ten trafiony przedmiot nie zawsze będzie tym najlepszym, najdroższym możliwym do zdobycia. Jeszcze 2000, to pójdziemy na skrzynkę brąz, od razu 2000. Cyk, cyk, cyk. No i dobra. Tamto to było z 2000, co nie? Tam 1800, więc to nie jest jakoś dużo. Ja też ryzykowne skrzynki otwieram, wiecie o tym, znacie mnie już. Jak ktoś mnie ogląda już tak trochę dłużej, to że ja lubię takie. No skrzyneczki, no. Wildfajerek, to stóweczka, więc dwie stówy, no, no dwie stówy no Dwie stówy sobie poszło Jak jakby to zrobić. W ostateczności pójdzie oczywiście Ryb Control, co nie? Na razie chciałbym uniknąć tego Dobra. No i 15% S też tutaj może fajnie zmienić. Ej, na 15%. To już w sumie nawet mógłbym sobie go kupić. E w markecie. Znaczy w markecie. Czekaj. Tak, market to jest tak. Więc kurna. Teraz jak to zrobić? Trzeba ja sobie chcę sprzedać. Albo wiecie co. Unstma. Nie. Ojoj oj, czekajcie. Dobra, co nowo, bo zanim ja to jeszcze znajdę, to wiecie. Ojoj oj. Ale to jest minimal. Tu jest faktor dobra. Mamy tutaj z lewej to, co chcemy. Co ja chcę. No i dobra. Dwie próby będą na zdobycie. Więc, kurno, jak to się nie uda, dwoma, dwiema próbami. Raz będzie 50%, ale później chyba będzie mniej, bo mi mnie nie będzie stać aż tak bardzo. Więc będzie pewnie 40 ileś. No, maksymalna cena skrzynki to 1000. A to na 40, 41%. Nie ma. Dobra, drugi raz. No i dobra, za drugim razem się udało, jest huntsmanik, więc w sumie cel odcinka osiągnięty, także pamiętajcie o używaniu kodu Krycholewa i to było na tyle, siemano.